Siemano, witam wszystkich w nowym odcinku. Powracamy do tematu siewnika Amazone. Idzie wiosna, zbliża się to wszystko wielkimi krokami. Chce się jeszcze zawczasu przygotować właśnie do siewu. Tak jak mówiłem kilka odcinków temu, dziś przyjeżdża do mnie serwis właśnie do tego siewnika. Chłopaki z firmy Techcom wgrają nowe oprogramowanie, przejrzą tutaj to wszystko, wyszkolą mnie, jak pracować z tym siewnikiem. No i mam nadzieję, że zacznie to funkcjonować. No i też, co za tym idzie, no daję szansę tej elektronice. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, jak długo to będzie funkcjonowało. No i co tu z tego tematu wyniknie, tak? Co z tego wszystkiego wyjdzie? Siewnik mam już spięty ściągnikiem, przygotowałem to wczoraj. Za chwilę wyprowadzam sprzęt i ustawiam się na środku placu, aby można było siewnik rozkładać, składać, testować, przestawiać i tak dalej, i tak dalej. Tak więc czekamy na dojazd serwisu. No a ja, tak jak mówię, przygotowuję sprawę i będziemy działać. Nie, i niech się dzieje. Mamy ładnych kilka dni później. Ekipa przejechała ponownie, ponieważ mieli braki w sprzęcie. Po prostu zastali na miejscu coś innego niż się spodziewali. Teraz sprawdzają wszystkie funkcje maszyny, co jak działa, bo jest wszystko już zrobione jak trzeba i przy okazji dowieźli mi części. Nasiki, podnoszenie, zmiana funkcji. Składanie. Dobrze widzę, dobrze widzę. Dobra, chłopaki sprawdzają teraz funkcję rozkładania, jak to działa z powrotem. Ale wszystko jest... Daj obrotu! No, szybciej będzie. Jednak nie, hydraulika ma swoją przepustowość w tej maszynie. Czy dasz więcej obrotów, czy mniej, działa identycznie, widzicie? Albo są gdzieś dławiki, albo po prostu mówię, przepustowość hydrauliki w tej maszynie nie jest jakaś super, super szybka. O, idą pazurki. Zegarnik, przepraszam. Jeszcze się rozkłada. No, wychodzi na to elektronika VS Łukasz 1-0. Wygrało to jak na razie. Funkcje wszystkie są opanowane. Wszystkie funkcje teraz hydrauliki jest sprawne. No dali radę. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, jak to, kurczę, Łukasz opanuje. No po prostu jak się tego nauczy, tak? Mamy też ogarnięty temat dociskania wału. No wszystko, tak? Wszystko jest już zrobione. W międzyczasie wymienię jeszcze kilka rzeczy, bo mi pokazali tutaj, co jest jeszcze do wymiany. Wiadomo, to nie jest nowy siewnik. No i zobaczymy, co się będzie działo. Składa talerze. No dobra, jak tu zrobić tą próbę kręconą? Wchodzimy na escape. No to, no może zgasimy, nie musi wtedy pracować, co? Sprzęt. Czy musi? Ale żeby napić się było. Dobra. Wykryć próbę. Ustawiamy tutaj sobie plusem, minusem nastawienie przekładni. Tak. Wstępne. Tak. Wpisujemy rodzaj nasion, na przykład zboże strączkowe.
nasiona drobne, nie? Tak. Komunikat zatwierdzamy. Tu możemy wprowadzić masę 1000 ziaren i kilogramy na hektar lub obsady nasion. Dobra. Zostawiamy na kilogramy na hektar. Wychodzimy escape'em. No jak mamy ustawione, ile na przekładni mamy mieć, ile kilogramów na hektar, robimy start do wykręconej. Tylko teraz się pyta, czy maszyna została wykręcona, czy komora jest napełniona. Potwierdzamy. Wanienka próby kręcone jest pusta. Potwierdzamy. No i przechodzimy do wykręcania liczby obrotów kołem ostrogowym. No to teraz tak, tym kołem trzeba kręcić do momentu, aż nam zapiszczy, czyli mamy teraz na 2,5 ara ustawione. Aha, jeśli dobra. Jeśli nas boża. No. No dobra, to teraz trzeba zrobić kręcenie, tak? Tak, idziemy kręcić kołem. Dobra. Przechodzimy do ilość obrotów kołem ostrogowym. Maszyna jest 4-metrowa. Na 1,40 hektara mamy 29 obrotów. To jest na zboża nastrączkowe. Na rzepak mamy na 1,1 hektara, czyli mamy 115,5 obrota kołem ostrogowym. No to trochę sporo. Korbkę gdzieś przesiałem, ale znajdę. Moment, w którą stronę? W tą, czyli w tą. O! I się kręci. Zatwierdzamy. I teraz nam pokazuje komputer wstępnie, ile powinno wylecieć. Czyli... taką 21,33 kg, tak? Załóżmy, że wyleciało nam 25 kg. Zatwierdzamy. I ustawiła się nowa pozycja przekładni, 37,7. Zatwierdzamy. Wychodzimy. I mamy pozycja przekładni 37,7. Podczas jazdy nam będzie to wyświetlało, ile mamy dawkę na hektar. Czyli jak mamy ustawione 200, no to będzie pokazywało na... Czyli tu jest dawka, tak, w tym 0,0. A ona będzie wyświetlana podczas jazdy. A wysiane hektary to będą gdzie? Tutaj, powierzchnia. Aha, dobra. Powierzchnia, obroty dmuchawy. No. Ile do przejechania przy zadanej dawce i przy zasypaniu zbiornika, bo możemy określić, ile żeśmy zasypali. Tak. Tu nam będzie prędkość, które pokazywało. Tutaj rytm ścieżek, czyli 5 przejazdów i aktualnie mamy ścieżki. Aha, rozumiem. Ścieżki, jak zaczynamy na polu, możemy sobie tutaj plusem, minusem ustawiać, od której zaczynamy. Czyli zaczynamy od trójki. Po podniesieniu maszyny nam się przełączy na czwórkę. No, a na samym obrocie na zero mamy znowu ścieżkę. Aha. Tu mamy znaczniki, czyli teraz jak opuścimy maszynę, otworzy nam się lewy znacznik. Tak. Po podniesieniu maszyny, czyli mamy teraz na zmianę. Tak. Przerzuci nam się na prawy znacznik. I znowu na obrocie podnosimy. Bo składa nam się znacznik i otwiera się z drugiej strony. Jakbyśmy chcieli, że cały czas ma się nam otwierać z jednej strony, na przykład raz są nieaktywne. Dobra. Teraz nam się będzie tylko lewy otwierał, cały czas przy podnoszeniu, opuszczaniu tylko lewy. Nie wymieził w kółko. Tak. Dobra. Teraz tylko prawy. Dobra. A na przykład teraz obydwa, jak chcemy gdzieś przeciąć pole prosto, nie? No. Taka zamiana. Na GPS się prosto. Tak, ja GPS-a mam takiego w półlitrowej puszce. Najlepszy. I teraz nieaktywne. Okay. Tu mamy stop, czyli stop ścieżka, jak chcemy gdzieś po prostu nie robić ścieżek. To teraz na chwilę obecną i ja będę cały czas na stop ścieżka, bo muszę to wszystko sobie najpierw nauczyć się siać, a dopiero później można dodatki dodawać. Tutaj mamy blokadę koła ostrogowego, czyli jakbyśmy chcieli gdzieś na polu uprawić jakąś bruzdę, coś, jakiś poprzeć, to blokujemy po prostu wysiew, że nam się koło ostrogowe nie opuści i on uprawia, a nie sieje. Tak. Taka zamiana. Na drugiej stronie mamy tutaj regulacja
pola talerzowego, czyli uprawy. No. Tu mamy tylny kół. Tu mamy docisk zagarniacza i tu. Okej. Okay. Dobra, jakoś chyba sobie poradzę. Chłopakom to się z pogodą nie trafiło po raz kolejny. Wtedy było zimno, teraz jest zimno, wieje i leje jeszcze w dodatku. No ale mniejsza. Słuchajcie, co jest do wymiany? Chłopaki tu mi przejrzeli wszystko, co mogli. Tak, na pierwszy rzut oka. Wiemy, rurę już mam przywiezioną nową. Wszystko leży na warsztacie. W dalszych kwestiach do wymiany tutaj pokazali mi, mam większość tych talerzyków plastikowych, tych czyszczących, o właśnie tych o. Już mi wszystko tutaj też zadeklarowali, że załatwią. Do wymiany mamy kilka tych węży, to już mówiłem wcześniej na kilku innych materiałach. Jeszcze też jest problem techniczny z redlisami, jak mówiłem, to jest używany siewnik. Jest tu w nim trochę do pogrzebania. Mamy luzy na tulejkach redlic. Tutaj w tym, o, dokładniej w tych miejscach. Tutaj. Praktycznie w każdej jednej chyba. Ale to jest tak na wyrost powiedziane, bo nie wiadomo, tak? W większości mi tu właśnie pokazali, że są luzy. No i to będę musiał tulejować. Ale to już zostawiam na sezon, że tak powiem, następny zimowy. Albo gdzieś na jesień. Lub może przed żniwami mi się to uda samymi zrobić, jak już przygotuję kombajny czy coś takiego. Nie wiem, zobaczymy. Na razie na pierwszy start tej wiosny leci ten siewnik z tymi tutaj luzami, żeby zobaczyć, co się w ogóle będzie działo i czy w ogóle ten siewnik dalej będzie u mnie pracował. Wymienione mam siłowniki, ktoś tutaj wymienił na pewno. Jeżeli chodzi o talerze, mówią, że spokojnie jeszcze u mnie popracują. Ustawianie całego docisku wału, znaczy to nie jest docisk, tylko to jest też praca głębokości całego tutaj siewnika, całych tutaj sekcji talerzowych, też została opanowana. No wszystko tak na dobrą sprawę mam, wszystko jest ogarnięte. Próba kręcona, którą pokazywaliśmy, była taka wstępna, to nie była dokładna próba, że już na ten wysiew i tak dalej. Jeżeli chodzi o hydraulikę, też jest wszystko opanowane. Jeszcze też zostaje problem techniczny z typu ścieżki, ponieważ wszystko tutaj działa, ścieżki działają, redlice działają, to jest wszystko ok, ale ścieżki, chodzi tutaj o to, że ja mam u siebie sprzęty na 18 metrów, siewnik jest 4-metrowy, ja nigdy ścieżek nie używałem, no i teraz myślę, czy przejść na 8 na 20 metrów, żeby pasował siewnik 4-metrowy do tych właśnie ścieżek 20-metrowych, czy przejść na 16 metrów, to też ciężka kwestia do przemyślenia. No i to tyle na razie, tak? Jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne. Kilka pazurków zamówiłem, bo tutaj przykładowo o jeden jest pęknięty. Tutaj znowu gdzieś któryś był jakiś podgięty, ale to już moja wina, bo już ja to zrobiłem przy ostatnich próbach. No i jeszcze co chłopaki pokazali. Luz jest tutaj na znacznikach do stulejowania. No taki trochę przegląd jest potrzebny w nim, tak? Tak jak pamiętacie, no siewnik używany, nie jest nowy. No i wszyscy się zastanawiają zapewne, czy pójdzie on z tą szóstką, czy nie pójdzie. Ja obstawiam, że powinno być spoko. Ja mam równe pola, drodzy widzowie. Nie mam jakichś tam gór, nie gór, dołów, dolin. To u mnie się nie powinno nic takiego dziać. Szóstka powinna sobie radzić i będzie to wszystko jak należy. Wytłumaczyli mi kwestie wałków wysiewających, które wałki do jakich nasion, do jakich dawek nasion, to też swoje robi. No i czekamy na sezon wiosenny, tak? Bez dwóch zdań. No i oczywiście to, co najbardziej chciałem i na czym najbardziej mi zależało. Chłopaki mi tutaj zrobili z serwisu. Mamy całe polskie oprogramowanie, jeżeli chodzi właśnie o komputerek, o sterownik. Wszystko jak trzeba. O, ścieżki stop, tak jak Marcin pokazywał. No i tutaj mamy zmianę poszczególnych właśnie funkcji, przełączanie tych funkcji. Talerze, nie, to jest docisk redlic. Mamy tutaj pazurki, zagarniacz, przepraszam ponownie. Ścieżki, znaczniki, nieznaczniki, wszystko, wsio mamy opanowane. Tutaj znowuż przełączamy, jeżeli chodzi o składanie, rozkładanie. Czujnik składania nieaktywny. No to zaraz będzie składany i będzie aktywny. Włożyć. Dlatego podnieść maszynę, zabezpieczyć oświetlenie. No widzicie, no wszystko gra, wszystko działa.
Tak więc, pyk. Przerwać składanie. Jest wstecz. Gdzieś tu kiedyś był wstecz. Tu mamy wstecz. O! No, jeszcze została spora nauka przede mną. Na pewno, bez dwóch zdań. Zrobił się już wieczór. Szybko rozczepiam zestaw i chowam ciągnik, bo cały czas wieje, leje, pada. Ogromne podziękowania dla chłopaków z firmy Techcom, oczywiście dla firmy również, za podjęcie rękawic i tematu mojego siewnika. Wszystko działa, wszystko funkcjonuje. Kwity oczywiście za usługę zostały wystawione. No i czekamy na wiosnę, drodzy widzowie. Będziemy siać tym właśnie zestawem. Dobra, ojej. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.